Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj bardzo szybkie ciasto do zrobienia i przede wszystkim bez pieczenia. Także myślę, że każdy sobie poradzi. Nie ma dużo składników. W każdym domu się znajdzie, jak nie to w każdym sklepie. Na pewno nawet w takim osiedlowym blisko. I co będzie nam potrzeba? Już Wam mówię. Herbatniki. Wszystko zależy, jaką weźmiemy sobie foremkę, no i jak będziemy ją wykładać. Ja tutaj mam 200 gramów herbatników i nie wiem, czy wszystkie zużyję, no zobaczymy. Do tego tutaj mam podprażone 5 łyżek wiórków kokosowych. Podprażyłam je około 5 minut na suchej patelni. Do tego kilka biszkoptów, mam takie petitki, mogą być jakiekolwiek biszkopty do przełożenia. Dwie łyżeczki żelatyny, 1/4 szklanki soku z ananasa z puszki, około 3-4 łyżeczek cukru pudru, zależy jak lubicie słodkie, można dać nawet i 5. 250 ml śmietanki, zimą można wziąć 30, latem 36 najlepiej. 300 gramów serka mascarpone i już dawno sobie tutaj położyłam ananasy, które mi obciekają z soku. Mniej więcej jest tutaj, zależy, 9-10 plastrów ananasa. I to by było, słuchajcie, na tyle. Naszą żelatynę zalewamy naszym sokiem. Niech pęcznieje. O. Tak. I odstawiam. Żelatyna będzie nam pęczniała. My za ten czas pokroimy naszego ananasa. Kroimy w takie naprawdę malutkie cząstki, dlatego że wtedy będzie nam łatwiej po prostu ciasto pokroić. Także kroimy naprawdę bardzo drobno. Ananas pokrojony można troszeczkę zostawić sobie też do przystrojenia. Dno naszej blaszki będziemy wykładać herbatnikami. Blaszka ma 24×24 cm. Odstawię i naszą schłodzoną śmietanę, tutaj jest 250 ml, będziemy ubijać z naszym cukrem pudrem przez 2-3 minuty i w międzyczasie będziemy dodawać łyżeczką serek mascarpone. Kiedy już mascarpone mamy wymieszane z naszą bitą śmietaną, podzielimy naszą masę na połowę. Nawet powiem, że tak, żeby jedna miała troszkę więcej, z dwie łyżki więcej. Tyle
tyle zostawię na wierzch, bo jeszcze chcę troszeczkę przesmarować wierzch. O. Naszą żelatynę, którą napęczniała, ja wsadziłam na chwilę do kąpieli wodnej. Po prostu w miseczce nalałam wrzątku i wsadziłam dosłownie 5-6 minut i mieszałam i ona od razu się rozpuściła, żeby ona nie była gorąca. 5-6 minut. I teraz połowę wleję tu, a połowę zostawię, żeby dać do tamtej masy. Także. Jeszcze troszkę. Dobra. Tak. I teraz dajemy nasze ananasy, mówię, można troszkę zostawić do przybrania sobie. A może troszkę zostawię. No. I mieszamy. Wymieszaną masę wykładamy na nasze herbatniki. Wyrównujemy. Na naszą masę będziemy wykładać nasze biszkopciki. Tutaj mam pozostałą część soku z puszki. Delikatnie będę moczyć, ale delikatnie, żeby one nie opływały w tym soku. Po prostu tylko troszeczkę. Tak o, szybko. O. I wykładamy. I tak wykładamy całe nasze ciasto. Biszkoptami żeśmy wyłożyli i tak delikatnie docisnęłam. Nasze ciasto odkładam. I teraz tą część bitej śmietany wymieszam z resztką naszej żelatyny. Tak. Wykładam naszą bitą śmietanę, zostawiając dosłownie 2 łyżki bitej śmietany. Na bitą śmietanę wykładamy z powrotem nasze herbatniki. Wyłożyłam i smarujemy naszą pozostałą częścią śmietany. Tak delikatnie, chodzi tylko o to, żeby nasze biurki kokosowe nam się po prostu przykleiły. Jak mamy już posmarowane, to obsypujemy wiórkami. Ja obsypuję wiórkami, tak jak już mówiłam, prażonymi na patelni. Ale można też takimi zwykłymi, nie trzeba prażyć. Ja po prostu mam uprażone, wtedy one ładniej wyglądają i mi się zdaje, że troszkę lepiej smakują. Ciasto obsypane, ja je przykryję tu jeszcze folią, żeby mi nie przeszło zapachami lodówki i wkładam na całą noc.
Chodzi o to, żeby ciasto stężało, zastygło i żeby nasze herbatniki po prostu nie były twarde. One zrobią się wilgotne pod wpływem bitej śmietany i mascarpone. Także widzimy się jutro. U Was to trwała chwila, u mnie jest to na drugi dzień. I pokażę Wam, jak ciasto wygląda w środku, jak zastygło. Delikatnie oborwiemy. O. Tak. I przekroimy. Pokazuję. Proszę bardzo, tak wygląda w środku. Sypią mi się wiórki kokosowe, bo muszę przewrócić ciasto. O, wygląda ekstra. Bardzo ładnie pachnie. No i oczywiście spróbuję. Bardzo ładnie się kroi. Patrzcie, nawet na takie malutkie kawałeczki da rady ukroić ciasto. Trzyma się, nic się nie rozwala. Pyszne. Dobre. Tylko tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi więcej, bardzo słodkie ciasta, to troszkę dajcie więcej cukru. Ale tak jest bardzo dobre. I przez to, że żeśmy pokroili te ananasy na takie małe cząstki, to bardzo ładnie się kroi. Bardzo dobre. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia, pa, pa!